Dzień dobry moi drodzy, mała aktualizacja kanału. Duży aparat Nikon jest w naprawie. Nawalił spust, autofokus i coś tam jeszcze. Także myślę, że w przyszłym tygodniu powinien być już naprawiony i będzie można wrócić do nagrywania odcinków tym lepszym po prostu sprzętem. I w tym miejscu bardzo dziękuję moim patronom, bo tylko dzięki ich wsparciu były środki, żeby ten aparat naprawić i móc kontynuować nagrania dla Was. Dzisiaj jesteśmy rodzinnie na grzybach. Pogoda dopisuje. Grzyby również teraz się pojawiły. Teraz trafiliśmy na taką żyłę, że powiem, grzybów. Miejsce, w którym jesteśmy od jakichś 5-10 minut. I jest całkiem sporo grzybów. I może jak już jesteśmy na tych grzybach, to odpowiemy sobie na fundamentalne pytanie, czy grzyby wykręcamy, wycinamy, jak to robimy, jaka metoda jest prawidłowa i jak należy to robić. Także znajdźmy jakiegoś grzyba i pogadajmy o tym. Jak to jest z tymi grzybami, gdy je zbieramy? Czy je wykręcać, wycinać, jak to robić? Odwieczne pytanie, teorii jest wiele. Ja mam jedną i jak jesteśmy z dziewczynami na grzybach, to zawsze robimy to w ten sam sposób. Wykręcamy grzyba z korzeniem z gruntu i w tym właśnie miejscu, gdzie go znaleźliśmy, obcinamy sobie nóżkę u podstawy i ten korzonek zostawiamy w miejscu, w którym był grzyb. Chodzi przede wszystkim o to, żeby czy go wykręcamy, czy go wycinamy, to jest bez znaczenia. Chodzi o to, żeby ten korzeń został w miejscu, w którym grzyb rósł, no tak, żeby stanowił on pożywkę dla grzybni i żeby w tym miejscu mogły wyrosnąć kolejne grzyby. Ważne, żeby nie zabierać tych grzybów z korzeniami do domu, nie oczyszczać ich całkowicie w domu i wyrzucać to później do śmieci. Nie bierzmy także tych grzybów do koszyka po prostu wykręconych z ziemi i później przed opuszczeniem parkingu leśnego też nie oczyszczajmy wszystkich w jednym miejscu, no bo chodzi o to, żeby ta grzybnia była rozsiana po jak największej powierzchni lasu, tak żebyśmy w przyszłości mogli znaleźć w tym samym miejscu grzyby. No dobra, to tyle na dzisiaj aktualizacji kanałowych. Krótki patent odnośnie grzybów i do zobaczenia przy następnej okazji.